Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flip Luxury. Ja się jakoś tutaj, słuchajcie, z tą kuchnią uporam. Wydaje mi się, że w miarę w porządku to wygląda. Tutaj piekarnik, on nie będzie chciał tu płyty? Tak się zastanawiam. No nic, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, przeszłam się po tym domu i doszłam do wniosku, że tutaj jest strasznie biednie w kwestii dekoracji. Więc dałam tutaj kwiatek, ale myślę, że możemy sobie pozwolić na jeszcze jakiś. Zobaczmy, co tutaj on fajnego ma. O, coś, a nie, bo to on jest duży. To może nie, trzeba coś mniejszego troszkę znaleźć. No, w każdym razie ja zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. O, wstawiłabym, wiecie co, jakiś, o, na przykład storczyk, tylko tutaj biały. A tak troszkę za lustrem to przeszkadza. A da radę tak na kancie? O! I też, od razu cieplej się robi, słuchajcie, wchodzicie do domu i jest elegancko. No tutaj to na paprotki poszedł, dobra. Tutaj komórka jakaś na pracownika. Chcę właśnie pododawać tu jeszcze troszkę jakichś takich właśnie dekoracyjnych elementów. Tutaj na przykład macie, ja bym dała tu lustro. On ma, słuchajcie, kasy jak lodu, więc wyszłam z założenia, że stać go. Jego stać i możemy sobie na to pozwolić. A ja bym dała właśnie o takie duże lustra tu. Nada się? Nie, to lustro chyba... Nie, dobra jest. O, i będzie miał ścianę w lustra. No jak na garderobę przystało, prawda? Nie no, serio, tutaj... Dobra, to żeby nie było widać. Dajmy. Dajmy. Dekoracje, rośliny. O, to ja jeszcze wiem. Weźmiemy tak, tam jest na ciemno. Tak bardziej, to zrobimy tu tak. O. O, macie tu tak. I tu tak samo. O, i nie widać, czy krzywo, czy nie krzywo. I dobrze, a przynajmniej elegancko wygląda. Dobra, ale zabierzmy się tutaj. Co pan tu jeszcze chcesz? Proszę pokazać. Kanapa. Niech ja tutaj się rozejrzę, jak to to... No, kanapę raczej jasną. Ta jest całkiem okej, chociaż ta panterka, ja wiem. Ja zawsze lubię poduszki, wiecie? Ja mam słabość do poduszek. To może ta jaśniejsza. W ogóle poduszki te bym zostawiła. Niech sobie będą. Dobrze, ta kanapa ma być tu. Tu co jeszcze? Druga kanapa? A na jakiego panu aż tyle kanap? A tu? Tu stół. No to dobra. Wydaje mi się, że ten będzie pasował. Całkiem okej. Dobra, kup postaw. Wstawmy go tu, tak, krzesła. To i to się otwiera, dobrze. No wiecie co, a jak ja bym to sobie przestawiła tu. Teraz krzesło do tego pasujące, to będzie pasowało. Nawet nie będę kolorów zmieniała, bo po co? Proszę, raz, dwa, obróć. Trzy, cztery. Jeszcze krzesło? Tam chyba już kanapa kolejna. Czy krzesło? O! O, to z tym będzie posadzić. Tutaj pójdziemy w te takie elemenciki małe, złote może. Dobrze, i tu obraz, mówisz pan. Dajmy ci ten drogi. Kto bogatemu zabroni. Dobrze, no tutaj te kanapy, tak... Mam nadzieję, że będzie chciał jakiś stolik do kawy. No kupię mu taką samą. Tylko teraz tak. Mogę postawić ją tu, a tą przesuniemy delikatnie o tak. No to i tak durno wygląda. Zrobimy tak, jak było, tylko tak bardziej po mojej myśli. W sensie spróbuję to tędy, a ciebie obrócę tędy. O, tutaj taki bardziej kącik będzie. Tak, chcesz pan to. Ale masz pan takie jaśniejsze. O, bo ten... Chyba ten bardziej będzie pasował do reszty mebli. Proszę, i co jeszcze? Kominek pan tu chcesz! Nie powiem pan, gdzie go se wsać. Będziesz miał pan mały kominek, bo z dużym to ja się tu nie pomieszczę. Dobrze, no i znowu mi pan tutaj zarys artystyczny zepsuł. Na bogato, co ja się będę. O. Proszę. Dobrze, tylko teraz tak, ten mój zarys artystyczny przestawmy tu. Może nawet o 2 cm w prawo. Przesunęłam? Gdzie tam przesunęłam? Postawiam w tym samym miejscu. Teraz jest przesunięte. Dobra, bo chciałam na równi tu z tą ścianą. Dobrze, i tak samo teraz to chcę przestawić.
O, teraz chyba nawet równo. Dobrze, co jeszcze pan tu sobie życzysz? Skórę z dzika. Matko, dobra, weźmiemy z jakiejś zebry. Ma pomysły facet. Dobra, to ja już chyba taki obraz z tą babką kupiłam, tak? To weźmy teraz ten drugi. O, proszę. Dobrze, coś tu jeszcze? Co, twierdzisz, że tu tyle? A nie, jeszcze jakieś figurki, jakieś coś tutaj chcesz. Z zadania proszę. O, figurka pawia. Ona nie jest duża, może na kominek niech idzie? Ej. O. Nie no, jest klimacik, tylko ta ława to się zaraz tu sfajczy. Tak samo i zebra. Przesuńmy to. Dobra. Co tu jeszcze? Karawka. A to dajmy tutaj. Tutaj będzie karaweczka. Tu będzie miejsce na drinkowanie. O. Proszę. Raz i dwa. Dobrze, no ale i tak tutaj bieda, że tak powiem. Więc o, tutaj sobie bym jakiego kaktusa walnęła na przykład, wiecie. Dekoracje, rośliny. O, tu cenodny. O, chciałam kaktus, mam kaktus. Mówisz, masz. O. Nie wiem, dlaczego chciałam tu kaktusa, ale niech będzie. Tak samo jakby mi się zmieściły tutaj po obu stronach kominka bym chciała. Ale zaraz, a może coś takiego, wiecie... O, patrzcie, takie strzeliste. O, jedno, drugie, no. I widzicie, o ile ciepłe jak są roślinki? Dajmy tutaj jeszcze jakiś bukiet może. Są tu jakieś bukiety? Jest to... O, to się nada. To nie jest duże. O, proszę, na środeczek. I patrzcie, jak elegancko od razu. Tutaj też jeszcze coś można większego walnąć. Pokażcie, co tu rośnie. O. On nie jest wcale większy. Dobra, będzie stał tu na komodzie. Będzie kobiecie zasłaniał, co trzeba. Dobrze, dzień dobry. Co my tu mamy? Bo ja się tam zaczęłam bawić i wydurniać. A tutaj jest robota. Dobra, płytki, matko, dlaczego? Jak ja nie lubię płytków. Damy tutaj takie, bo mam taką wizję tym razem. O, taki jaśniej tutaj będzie. Jeszcze tutaj to. Dobrze. I teraz tak, ściany. Co pan tu byś... Czemu w płytkach? Dlaczego w płytkę? Czuję się rozczarowana faktem, że to będzie w płytkę. Dobra, dajmy... Serio, to wszystko chcesz w płytkach? Matko, panie... No, to nam może wystarczy, zaraz zobaczymy. Dlaczego? Dlaczego to w płytkach? No, skoro pan tak chcesz. Rozważałam, słuchajcie, opcję robienia ogrodu, jednak nie do końca mam przekonanie. Tak, dlaczego mam mu kosić? Tamtej babeczce wykosiłam, a ten nie będzie miał. Nie mówcie, że ja to będę musiała opłytkowywać wszystko. Ale dobrze, że zdecydowałam się na jasny odcień, bo przynajmniej jak będziemy tędy przechodzić, to będzie spoko. Tutaj jakieś drzwi, on chce wykończenie ścian, wybierz meble, baseny? Tu ma być basen? Mam wątpliwości. No, ale powiem wam, że z tego pokoju jestem zadowolona. Z tej kuchni jadalni, o salonu. W ogóle ten... Obecnie. No już od jakiegoś czasu. Takie połączenie jest bardzo modne, że kuchnia jadalni, o salon, prawda? Bo na przykład pamiętam, o, stare budownictwo. Wchodzimy przez kuchnię, idziemy przez korytarz, idziemy przez jeden pokój noclegowy, gdzie przechodzimy do jadalni, a z jadalni można wejść do kolejnego pokoju noclegowego i wrócić na korytarz. Tak, kiedyś było takie stare budownictwo, że wszystko takie przechodzone, jak ja to mówiłam. Teraz to inaczej już się robi i wydaje mi się, że lepiej. Chociaż jestem ciekawa za 20 lat, jak nasze domy będą wyglądać, co wtedy będzie modne i tak dalej. Dobra, dawaj tu. Naprawdę martwi mnie fakt, czy ja nie będę musiała tą ścianę za sobą układać. Chociaż powiem wam jedno. Nawet jak nie będę musiała, to znając życie i siebie, ja ją ułożę, bo mi będzie przeszkadzało to, jak to wygląda. No, mam takie wrażenie. No, zaraz się przekonamy. Na razie nam mówi, że 50% zrobione. A nam zostało 20% dzisiaj tego zlecenia, więc też jestem ciekawa, czy szybko nam to pójdzie, czy jak. O, macie na przykład to kafelkowanie teraz. Kafelkowanie, płytkowanie, no to jednak trochę czasu zajmuje, a...
A. A niby jedna prosta, zwykła czynność, nie? Dobrze, mamy 65%. Jeszcze jest cała ta ściana. Przypuszczam, że nie będzie chciało, żeby tam tego robić, ale ja nie będę tego płytkować, tylko ja to pomaluję na biało. Wydaje mi się, że to będzie całkiem okej. No już mamy, patrzcie, 75%, więc... Nie, tamtego nie będzie chciała, a biały będzie pasował mi do sufitu. Dobra, dawaj to. Znowu chyba przesadziłam, słuchajcie, z płytkami, ale od przybytku głowa nie boli, chociaż co za dużo, to i świnia nie chce. Tak samo ja kiedyś się bawiłam właśnie w zaprzeczanie powiedzeń. No i tak samo jest, że stara miłość nie rdzewieje, ale dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. No i się z tego kiedyś śmiałam. Tak patrzę, on chyba nie będzie tam tego chciał płytkować. Ja już teraz to zaklinam. Ja to zaklinam, że mam taką nadzieję, bo chodzi mi o to, że nie chcę tam płytek kłaść. Bo to jest durne miejsce kładzenia płytek. Nie będzie chciał. A on już nie chce kłaść więcej płytek. Bardzo dobrze. Super, to dawaj to. Dawaj. Ja to zamaluję, będzie dobrze wyglądało, o. I nawet lepiej niż jakby miały tu płytki być, wiecie? Jak ci ściana jest za wysoko? Trzeba było jeść, jak byłeś dzieckiem, to byś urósł. Nie potrzebuję żadnego rusztowania, jadłam tyle, ile trzeba i ja dosięgnę. I proszę dać mi święty spokój. Dobra. Farbę musimy dokupić. Wezmę białą, bo wydaje mi się, że biała mała nam wystarczy. Miałam chyba powiedzieć, że chcę wziąć małą, a powiedziałam, że wezmę białą. Dobra, mniejsza. W każdym razie biała wystarczy. Jedna. Ej, proszę mi tu nie zapisywać gry, gdy ja się staram dosięgać i domalowywać to wszystko. Teraz mam wrażenie, że na farbie stoję. Tak, i dlatego dosięgałam bez problemu. Widzicie, jedna mała puszeczka farby, a jak może perspektywę zmienić, a? Widzieli wy? Dobra, mamy to. Mamy to zrobione tak bardzo, jak ja chciałam. Nara, tutaj też sio. A przy okazji, wiecie co, jak już się tak bawimy farbą... Nie wiem, co on w tych łazienkach będzie chciał robić, ale... Już ja sobie tutaj to zrobię. Jaki on basen chce? To mnie zastanawia, zaskakuje. Dobra, drzwi to pewnie tutaj będzie chciał. Daj zadanie, drzwi. Dam białe. Tak mi się wydaje, no bo gdzie indziej ja te drzwi mam wstawić, nie? I tak ja bym chciała je... O! Dobra, nawet chyba równo wyszło. Dobrze, teraz tak, co ty chcesz? Leżankę. Weź daj ramę jasną. Złotą nie. Nie, drewno może być takie, jakie ten. A dobra. I dwie leżanki, panie, chcesz. No ja co prawda jeszcze nie wiem, gdzie ty będziesz się chciał tu lokować, ale je kupię. Nie, tu rączka. Rąsia, dawaj tu, tamto wynieś. Co tu pan chcesz? Pan faktycznie chcesz tu basen. Bo ten mi się bardziej podoba, wiecie? Chociaż wróć. Ten ma tutaj tak ładnie. Podstawa. To są detale. Nie, te detale mi się podobały. Chyba, że białe. O, może być. I rama to jest też kremowe. O, dobra. To ja ten basen bym panu... Panu bym tam wsadziła. Dobra, czekajcie. Idźcie z tymi leżankami. Tu. Mam wrażenie, że to jest basen w garażu. No... Ale to moje wrażenie. Dobra, ten miał być krem i miał być biały. Panie, panu się ten basen tu zmieści? Jak on go chcesz tu ulokować? Nie, bo ja teraz samo skołowaciałam, jak go ja mam tu wstawić. Na pewno tu pan ten basen chcesz? O, 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 gdzieś tu. Tu zatrybił. Czekajcie. No gdzieś się już...
Oby nie było tu piwnicy. No bo patrzcie, ja go wstawiłam, jak ja tam teraz wlezę? Panie! Ej! No, już myślałam, że nie dorydę go sprzedać. Nie, musimy go wstawić na tamtą ścianę, bo tędy się nie zmieści. Zaraz, tak, daj ten basen, daj. Kup. Patrzcie, jak chcę go wstawić tędy... Nie, za groma się nie zmieści. Musimy go wstawić na tę ścianę. Tylko to też jest bez sensu, bo przecież tam są okna wychodzące. A da radę go tak centralnie na środek jakoś? Czekajcie, ja te leżanki na razie stąd wyrzucę. Mam wrażenie, że to one mi tutaj cały koncept i wszystko psują. Idźcie tu. O, widzicie, tak na środeczku go postawimy. O, i teraz tędy i tędy człowiek kulturalnie przejdzie. No dobra, leżanka wróć. Leżanki damy tu. No basenu to ja jeszcze tak nie robiłam. Dobra, co ty tu chcesz? O, kolumienek się zachciało, ale ja wolę kwiatki. Damy kwiatka jednego tu. Drugiego dam tu. Co jeszcze chcecie? Dalej kwiatki. No to ja tak sobie ustawię. Patrzcie, tu. Tu. I jeszcze jeden taki sam. Walniemy tu. O. O, jeszcze jeden? Dawaj. W końcu pan zieleninę doceniło. Proszę. Dobrze, to... O, lampków się zachciało. Matko, panie, damy te. Damy te jakoś, dobra. Jedna. Druga. Trzecia. Na razie dam przy drzwiach. No i w sumie tyle chciał. Nie jest tak źle. Dobra, czyli to... To pomieszczonko zrobię. Czy ja mogę pływać? Mogę pływać. Nie spodziewałam się. Dobra, i w miarę to wygląda, bo z każdej strony jest wszędzie dojście, więc okej, okay, chodźmy tu. Dzień dobry. Tutaj co? Podłoga. Zrobię białą. Nie zniosę kolejnych niebieskich kafelków tutaj. Naprawdę. Ty będziesz biała. Ściany. O, też w taki marmurek walniemy. Raz, dwa, trzy... 4. Może wystarczy, jak nie wystarczy, trudno. To do sprzedania. Dawaj to. Jak patrzę, czy on nie chciał tutaj tylko kilku ścian, ale nie, on tu będzie chciał wszystko w takim wykonaniu. Dobra, no to zrobimy. Patrzcie, jak fajnie na mapie wygląda ten basen. Teraz zwróciłem uwagę. I tutaj co? Dwie umywalki. A co? A, to ściany, bo jeszcze nie skończyłam, bo myślę, co ten pytajnik tam robi, nie? Patrzcie, jeszcze 60 tysięcy mu zostało, jeszcze możemy poszaleć. W sumie żaden klient jeszcze w tej grze nie zwrócił mi uwagi pod tytułem za dużo wydałeś moich pieniędzy. O? A, jeszcze prysznic będzie, kinkie drzwi. Szklana ściana? Panie, mi się pana wymysły zaczynają nie podobać. Ale dobrze, to dzisiaj mam nadzieję, że już ostatni odcinek z pańskich wymysłów. Więc ja nie będę narzekać, nie będę. Tak patrzę, że... To pomieszczenie obok, co on tam będzie chciał zrobić. Jest małe, to może tylko toaleta. Albo jakąś szatnię. A może saunę. O! No tam mnie jeszcze nie było, więc nie wiem, co on tam by chciał zrobić. Ale z tym basenem to mnie zaskoczył. Serio. Serio mnie zaskoczył. Mógłby z tamtej drugiej strony basenu nie robić tego takiego podwyższenia. Dobra, wystarczy płytek. Dobrze, teraz wyliczyłam. No tak myślę, że jakbym miała jeszcze z 5 zleceń, to już bym całkiem dobrze te ogarniała, wiecie? Dobra, odłóż tu, a ja sobie tu zajrzę. Co on tu chce?
Panele. A, widzicie sauna, zgadzam, że będzie sauna. Oto, jakby to nie było wyższe, to byłoby spoko. Dobra, to tak, robimy co pan tutaj chcesz. Umywalka damy w białym, żeby tu pasowało. Tutaj pan chcesz te umywalki, widzę jedną, drugą, nawet je połączymy. Zamontujemy. Tak, tam otwórz. A, to jest zrobione, to jeszcze ciebie od razu machniemy, o. A to jest dziwne, wiecie co, bo nieraz przetrzymuję myszkę i wystarczy, że tylko na to najadę i od razu trybi, a nieraz muszę za każdym razem klikać, nie wiem od czego to zależy. No nic, dobra, dwie są, teraz prysznic, tak? Oczywiście pan nigdy mi nie powiesz, czy to ma być prysznic lewostronny czy prawostronny, więc wychodzi jak wychodzi, no. Będziesz pan miał na środku. Nie interesuje mnie to, czy będzie z którejś strony odstawał. Dobra, będzie mnie to interesowało i będę chciała zapewne, znając życie, to poprawić. Dobrze, nie, prysznic z deszczownicą. Na środeczku, pięknie. Jeszcze takiego nie montowaliśmy, ja wam chyba powiem. To już wiem, do czego mu ta szklana ściana będzie potrzebna. Dobra, to dawaj tą szklaną ścianę, to... Nie, to moduł lustra. Gdzie ta ściana? No, kinkiecik. Proszę bardzo, cyk. Cyk. Oj, budżet się tam kończy, 60 tysięcy jeszcze mam. Za to niektórzy dom potrafią cały kupić. A nawet i z piwnicą. Dobra. Drzwi są, tędy ja je wstawiła. Proszę bardzo. Drugie lustro? Dobra, zaraz ja to poprawię. Ja to poprawię, żeby nie było. Dajcie z białym i dajcie w szkle. Aha, że niby tutaj... Ile tej ściany? Jedna? Proszę. Dobra, czekaj, bo ja muszę to poprawić. Idź ten kinkiet tu. Ty się troszkę przesuń, ty się przesuń tu. Muszę zmienić system zapisywania w tej grze, bo za często mi zapisuje i przez to czasami o mi psuje to, co ja chcę. Nie będzie tu kinkietu. Kinkiet będziesz tu. Wtedy krzywo umywalka wygląda. Teraz jest równo. Jeszcze o jedno bym przesunęła. Powiedzmy, że jest równo. Dobra, to ewentualnie tu masz jeden. A tu drugi. Jedna łazienka tyle problemów narobi. Działa prysznic? O! Ze światełkiem, elegancko. W ogóle nie ma tu włącznika światła, ale trudno. Dobra, idziemy tu, sauna. Tak, co ty tu chcesz? Proszę bardzo, jak najbardziej. Proszę. Proszę. Czyli tu biały nam nie będzie potrzebny. O, panele, lubię te panele kłaść. Ogólnie lubię kłaść panele, bo je się szybko kładzie, tak? Dobra, to mogę wywalić, bo tutaj już malowaliśmy w koło. Dawaj, kładziemy te panele. Czy ja posprzedawałam tam te resztę płytek, czy je rzuciłam tam koło tego, koło basenu? Rzuciłam. Dobra, nara. To możemy zamknąć. Patrzcie, nawet równo drzwi wstawiłam. No jak nie ja? Ja siebie dzisiaj nie poznaję. Dobra, lecimy. Ten włącznik światła muszę zaraz też przenieść na inne miejsce, bo mi się tam nie podoba. Daj tu, daj ten włącznik. Tu niech będzie. Dobra, dawaj. A teraz największy problem to będzie to wszystko tutaj ulokować, coś mam wrażenie. Zaraz zobaczymy. No, jedno za dużo kupiłam. Dobra. Dawaj, tak, po pierwsze, chciałabym drzwi. Drzwi do sauny. Chyba tędy. Okej. Okay. Tak, tak się chciałam, żeby otwierały. Teraz. Piec. Nie wiem, to się chyba w rogu zawsze jakoś stawia, nie? Ja gdzieś 6 lat już w saunie nie byłam. Czekajcie, tu są te takie większe ławeczki. On ich chce... Czy są narożne? Są narożne. To zróbmy tak, tu będziesz miał...
Jedną. Nie wiem, czy te narożne się mieszczą, no matko. A może to na środku gdzieś walnąć? Dobra, piec, wypad. Ja najpierw muszę tutaj narożne zrobić, to potem będę myśleć. Daj te narożne. Ta narożna jedna, tak. Tu. Drugą wstawmy tu. Dobra. I dawaj jeszcze te proste dwie. Tutaj. O, patrzcie, tu ma być jeden. No ale tutaj druga mi się nie zmieści. I co, ja mam ją tu wstawić niby, a tam za tym będzie piec? No, może i tak to się robi, nie wiem. O, patrzcie, tak. I teraz, co tu jeszcze jest? O, jakiś termobar. To niech tu będzie. Dajmy tu dwa ręczniczki. Okej, okay. Damy... O, proszę. I cebrzyk z wodą. O, to będzie stało tu. Dobra. I mamy jeszcze co? Takie te lampy. Dajmy... Serio, można to tak zrobić? Najwidoczniej można. Dobra, i dawaj tu. I pokaż. No, elegancko to wygląda. Dobra, jeszcze na szybko się przelecę po tym domu, zobaczę jak on tutaj się prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Tutaj gabinet mi się bardzo podoba. Firanki mi brakuje, mogę dodać od ciebie firankę. Zostało nam i tak 50 tysięcy, mogłam to jeszcze wykorzystać. I powiem wam, że chyba dobrze zrobiłam, że dodałam tutaj troszkę więcej roślin. Jakoś cieplej tu się zrobiło. Tutaj... No tutaj nie mam przekonania do tej jednej roślinki, ale tam trudno. Ale to pomieszczenie jest fajne. Pomimo, że tutaj oto no murek mi się nie podoba, to mimo wszystko to jest fajne. O, patrzcie, możemy sobie... O, jaki relaks i luksus. Jeszcze o wiele lepiej byłoby, gdyby... Aha, to drzwi. Gdyby właśnie... Można to było pod ścianę zrobić prosto. To byłoby całkiem spoko. Tutaj ten kącik troszkę mnie zamieszał. Kuchnia mnie zamieszała w poprzednim odcinku. A sypialnia tutaj, a sypialni tam chciał paprotki, wszystko ma... A, to brzydka łazienka, tam może nawet nie patrzmy. Ale tutaj dzisiejszy odcinek mi się podobał. Podobało mi się wykończenie. No i jest spoko. Dobra, to myślę, że możemy sobie skończyć to zleconko. I co, w kolejnym zajmiemy się chyba już za ostatnie zlecenie w tym dodatku. Nie wiem, zobaczymy, co tam będą nam oferować. A na razie żegnam się z wami. Zobaczmy jeszcze zdjęcia końcowe, jak to wygląda. Nie no, kawał roboty tu odwaliliśmy. Tutaj był też tak potężny syf. Zresztą sami widzicie, jaki był syf, a jak to teraz wygląda, więc... tu sauna. Więc kawał dobrej roboty zrobiliśmy, posprzątaliśmy, odmalowaliśmy. Nie wykosiłam trawy. Dobrze to wygląda. Dobrze kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.